Dzień dobry, kochane. Witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Dzisiaj trochę zmieniłam miejsce. Jestem w innym miejscu. Trochę dalej od hotelu, ale chyba w dalszym ciągu Wi-Fi dobrze łapie. Także czekam tutaj na Was, bo przychodzę do Was z kolejną inspiracją w temacie naszych marzeń. Kochane, jak się któraś z Was już pojawi, to dajcie mi znać, że mnie dobrze słychać i dobrze widać. Tutaj niedaleko też są szumy i hałasy, ale mam nadzieję, że na tyle to gdzieś daleko jest, że nam tutaj nie przeszkadza. Także widzę, że się pojawiacie, kochane. Dzień dobry. Witam Was gorąco wręcz. Witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Cześć Madziu. Cześć Madzia. O, kochane, zanim Wy się zbierajcie, ja się pochwalę Wam, co dzisiaj sobie zrobiłam. Zobaczcie, taki to oto malunek afrykański. Anetka pisze, wszystko ok. Taki malunek afrykański z okazji Dnia Miłości, Dnia Świętego Walentego. Także ma to być 2 tygodnie, ma być 2 tygodnie, bo to tylko henna, to nie jest taki, wiecie, prawdziwy tatuaż. Tutaj te kobiety bardzo pięknie malują właśnie ręce, gdzieś tam stopy, nogi, co tylko chcemy i gdzie tylko chcemy, są w stanie namalować, więc zrobiłam sobie też taki, no właśnie taki, myślę, że kobiecy malunek. Piszecie, że dobrze wszystko słychać i widać. No dobre, kochane. To cieszę się bardzo. No właśnie, moje drogie. Mówiłyśmy wczoraj, że to nasze marzenie jest takim tak naprawdę pieśnią, piosenką naszej duszy. Takim wyrażeniem takiego przejawu w świecie, tak? I dzisiaj chcę powiedzieć o pewnej pułapce, która jest związana z tym, kochane, że my czasami tak bardzo szukamy czegoś wyjątkowego w tym marzeniu, czegoś nadzwyczajnego, czyli takiej, wiecie, no właśnie nadzwyczajnej pieśni, nadzwyczajnej piosenki, tak, takiego, jak to się mówi, nie wiadomo czego, że nawet jak już słyszymy tą piosenkę naszej duszy, czyli mamy kontakt z tym marzeniem i właśnie z tym przejawem tego marzenia, to zagłuszamy, ignorujemy, bo nam się wydaje, że to jest po prostu zbyt zwyczajne. Albo że my śpiewamy zbyt zwyczajnie, tak? I cały czas jest taka, wiecie, taka presja, że to powinno być inne, że to powinno być inaczej, że to powinno być właśnie bardziej, nie wiem, wyjątkowe, bardziej piękne. Chcemy się stać, nie wiem, Celine Dion, tak? Która ma przepiękny głos, przepiękną właśnie skalę głosową. I my wszyscy wiemy, że nie każdy tak potrafi, że to jest pewnego rodzaju fenomen. Nie każdy tak właśnie tak naprawdę potrafi śpiewać. Więc inspiracja, kochane, na dziś, w związku z naszymi marzeniami, przestańmy szukać czegoś wyjątkowego i czegoś takiego nadzwyczajnego, bo to jest lepsze słowo, właśnie, przestańmy, kochane, szukać czegoś nadzwyczajnego w tej pieśni. Bo tak jak powiedziałam, czasami ta uwaga idzie w zbyt mocne szukanie czegoś nadzwyczajnego, czegoś nie wiadomo w ogóle czego, czegoś wyjątkowego, zamiast skoncentrować się na tym, że to, co jest, jest nasze. Moja piosenka jest moją piosenką i jakby wyraz tej piosenki, tego wiecie, tego głosu, mojej barwy głosu, tego, w jakim ja tempie śpiewam, w jakim ja rytmie śpiewam, jest na tyle moje, na tyle tak jakby indywidualne, że to jest ta wyjątkowość. To jest właśnie ta wyjątkowość, że ta moja pieśń mojej duszy jest indywidualna i to jest ta wyjątkowość, a nie, że ona ma nie wiadomo jaką, wiecie, skalę głosu, czy nie wiadomo w jakim my to tempie potrafimy zaśpiewać, w jakim rytmie, no i właśnie po prostu nie wiadomo co, kochane, tak? To jest ta wyjątkowość, sposób, w jaki ja to śpiewam, sposób, w jaki ja to robię, sposób, w jaki ja się dzielę z tym, ze światem, to jest ta wyjątkowość.
I mam prawo postrzegać, każda z nas, mówię to w takim kontekście, właśnie wyjątkowość tej pieśni w tym, w tym indywidualnym tak naprawdę przejawie, a nie szukać w tym jakby nie wiadomo czego. Bo jak będziemy szukać tam nie wiadomo czego, kochane, to my często też utkniemy, często wtedy zamiast już śpiewać tą pieśń, zamiast już się dzielić tym marzeniem, zamiast już jakby dzielić się ze światem tą swoją piosenką, to my cały czas będziemy, wiecie, w takim szukaniu albo w szlifowaniu tej piosenki, albo właśnie w takiej dezaprobacie, że to jeszcze jest nie to, że to jest nie takie jak trzeba i nie wiadomo co, tak? Pamiętajmy też, kochane, o tym, że nasze marzenia, które płyną z serca, tak naprawdę nie są tylko dla nas. One nie są tylko, to nie jest marzenie tylko dla nas, to jest również marzenie dla świata. A skoro jest marzenie dla świata, skoro życie, wszechświat, Bóg, jakkolwiek to powiemy, obdarowało nas takim marzeniem, to znaczy, że tego nie trzeba, wiecie, bardziej, nie wiem, szlifować czy ubierać w jakieś jeszcze inne ramy. To znaczy, że to jest właściwe i wystarczająco dobre, takie jakie jest. Oczywiście, że my różnego rodzaju nasze talenty rozwijamy, tak? I być może praca, którą wykonuję teraz, ona będzie inna nieco, na przykład za rok, za dwa, za trzy. Być może będzie troszeczkę inna, bo my również się rozwijamy, ale to nie oznacza, że nawet to inne będzie lepsze niż teraz i że przez to, że będzie lepsze niż teraz, ja teraz mam tego nie... O Jezu, ja teraz mam tego nie robić. Taka szyszka spadła mi tutaj na... I się wystraszyłam na głowę, znaczy nie na głowę tutaj. Więc pamiętajmy, kochane, o tym, tak? Że ta wyjątkowość jest wynikiem naszej indywidualności, a nie tego, że my jakby, wiecie, dosięgamy jakiegoś idealnego wzoru, który zazwyczaj sobie same wymyślamy. Nie, jest skutkiem naszej, jakby naszej indywidualności. I to, co wczoraj mówiłam, nikt tak naprawdę nie musi tego rozumieć. A kiedy my śpiewamy z serca swoją piosenkę, to zawsze się znajdą ludzie, którzy będą chcieli jej słuchać i w takim wydaniu, w jakim my to śpiewamy. I oczywiście jest tak, że to nie będzie tak, że my wszyscy będziemy tak jakby chcieli tego słuchać, tak? Bo my też lubimy różną muzykę, każdy z nas lubi różną muzykę, tak? Ale zawsze znajdzie się, widziałyście go? Zawsze znajdzie się wystarczająco jakby dużo ludzi, wystarczająco dużo osób. Więc podsumowanie, kochane. Moja piosenka, pieśń mojej duszy, w odniesieniu do każdej z nas tutaj, jest wyjątkowa tylko dlatego, że jest indywidualna, tylko dlatego, że jest inna nawet niż pieśni innych dusz, tak? Niż inne piosenki. Tu jest ta wyjątkowość. Więc nie próbuję tego na siłę jakby dostroić do jakiegoś, wiecie, jakiegoś wzoru, który sobie tak naprawdę sama stworzyłam. Nie próbuję z tego zrobić niczego innego. Niczego innego. Jedyne, co mogę zrobić, jedyne, co mogę robić, to tak naprawdę coraz bardziej się zestrajać ze swoim sercem, żeby to, co śpiewam, coraz bardziej płynęło właśnie z głębi mojego serca. To jest jedyne zadanie, jakie ja mogę, tak jakby, wiecie, tutaj wykonywać w tej przestrzeni. To tyle na dzisiaj, kochane. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego i pamiętajcie o swojej wyjątkowej piosence i o tym, że ona jest wyjątkowa tylko dlatego, że jest i że życie postanowiło właśnie w taki sposób się przejawić. Właśnie przez ciebie, przez was, właśnie dokładnie w taki sposób. Więc tu się pytam, nie wymyślam, jak ja ją mam bardziej zaśpiewać, lepiej i tak dalej.
tylko zestrajam się jeszcze bardziej ze swoim sercem, żeby to, co śpiewam, po prostu płynęło jeszcze głębiej z mojego serca, a nie piękniej, lepiej według jakichś tam kanonów. Poczekajcie chwilę. Dziewczyny, ja już wam to oddaję, bo już kończę. No, także pamiętajcie o tym, kochane. To jest wyjątkowe i to wystarczy. To jest wyjątkowe i to wystarczy. I tu się pytam, jak mogę jeszcze głębiej to wyrazić poprzez moje serce. I to jest jedyne moje zadanie. Także wszystkiego dobrego, kochane. Trzymajcie się ciepło. No i co? Do jutra. I koniecznie się, kochane, podzielcie, czy wam się to udaje, czy wam się to udaje. No, wszystkiego dobrego, kochane. Pa, pa, do jutra.